Pokażemy teraz, że średnia arytmetyczna jest nie mniejsza od średniej geometrycznej dwóch wielkości a i b. Zakładamy, że wielkości a i b obie są dodatnie. Wychodzimy od nierówności, która jest oczywista. Kwadrat różnicy dwóch wyrażeń jest zawsze liczbą nieujemną. Rozpisujemy zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia, uzyskując taką nierówność. Po dodaniu do obu stron tej nierówności wyrażenia 4ab otrzymujemy po prawej stronie 4ab, a po lewej stronie minus 2ab plus 4ab, czyli plus 2ab. Lewa strona tej nierówności to znowu zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia kwadrat sumy dwóch wyrażeń a i b. Dzieląc obydwie strony przez 4 otrzymujemy taką nierówność, która po spierwiastkowaniu stronami daje nam nierówność, którą chcieliśmy udowodnić. Mianowicie średnia arytmetyczna jest nie mniejsza od średniej geometrycznej wielkości a i b.